Tak, dzień dobry Państwu. Ja jestem Moniką Bożym. Śpiewam na co dzień. Jestem też psychoseksuologiem i bardzo lubię Martynę Harland. O, to z wzajemnością. Ja nazywam się Martyna Harland, jestem autorką projektu filmoterapia.pl i pomyślałyśmy z Moniką, że będziemy kontynuować nasze rozmowy, które się rozpoczęły na wolności, o filmoterapii w czasach zarazy. I zastanawiałam się, jaki film tak naprawdę można by wybrać na początek, taki, który by trochę nas oderwał od tego, co tu i teraz, ale też wniósł coś do naszego życia. I dlatego to lato 1993 wydało mi się szalenie aktualne, w tym sensie, że mamy tam bohaterkę, 6-letnią Fridę, która właśnie straciła matkę w wyniku jakiegoś tajemniczego wirusa zresztą. Wcześniej straciła też ojca. I no, znalazła się w takiej sytuacji traumatycznej, przeniosła się z Barcelony na wieś do brata swojej matki, która zmarła, do jego żony, tam też jest taka mała córeczka i wydaje mi się, że my wszyscy dzisiaj znaleźliśmy się w takim momencie zmiany, utraty, bo wszyscy coś straciliśmy, straciliśmy pracę, wolność, nie wiem, jakieś nasze plany, cele i ta sytuacja pandemii koronawirusa jest sytuacją traumatyczną, bo przecież jest zagrożenie życia, jest zagrożenie zdrowia i ludzie mają poczucie grozy. I w tym sensie ten film wydał mi się szczególnie ciekawy do tego, żeby porozmawiać o tym poczuciu utraty i żalu, który może być może wielu z nas dzisiaj nosi w sobie. I zastanawiam się, co dla Ciebie, Monika, było tutaj z kolei najbardziej poruszające albo który z wątków był dla Ciebie najciekawszy? Wiesz co, ja byłam absolutnie zafascynowana tą młodszą córeczką i tym, jak szczera i prawdziwa jest jej miłość i jak bardzo ona jest ufna. I ta ufność mnie poruszyła tak bardzo, bo wiesz, nam dzisiaj tak strasznie tego brakuje. Tak naprawdę bycie ufnym jest chyba wręcz w dzisiejszym świecie niebezpieczną cechą, niepożądaną cechą, tak? Próbujemy się przed tym bronić. I myślę o tej ufności też w tym kontekście, że tak naprawdę my nie mamy do końca komu teraz zaufać, że jakby ten wirus jest wciąż tak tajemniczy, jest tak wiele znaków zapytania, nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich informacji, które do nas napływają. Nie wiemy, jaki poziom zagrożenia to może ze sobą przynieść. I mówię tutaj o zdrowiu, ale również o jakiejś sytuacji ekonomicznej. I tak naprawdę myślę, że każdy z nas jest teraz takim trochę dzieckiem, które bardzo chciałoby móc komuś po prostu zaufać. I trudno nam się na to zdobyć i trudno znaleźć obiekt, którym mógłby nam to zaufanie spełnić. Mi się wydaje, że ty tutaj patrzysz na to pozytywnie. Mnie się wydaje, że Frida przede wszystkim też co łączy nas dzisiaj z tą sytuacją filmową, to jest to, że Frida nie potrafi się otworzyć na to, co nowe, prawda? Na tą nową sytuację, na to, co może przynieść jej świat. Na to, że tak naprawdę ta rodzina daje jej miłość i czułość. Kluczowa tutaj psychologicznie wydaje mi się ta umiejętność adaptacji, czyli dostosowania się do tej nowej rzeczywistości, do tych zmian, które przynosi nam życie, bo przecież psychologowie często mówią, że dobre życie to jest właśnie taki taniec i dostosowanie się w tańcu elastycznie do partnera. No tyle, że właśnie w takiej traumatycznej sytuacji, w której się znalazła i Frida, czyli straciła matkę, przypomnijmy, że jest malutką dziewczynką i my w sytuacji, kiedy no nie wiemy co dalej, no jest nam najtrudniej właśnie zaadaptować się, dostosować się do tej sytuacji. Jasne, ale też wiesz co sobie myślę, że bardzo trudno jest rozpocząć proces adaptacji, kiedy masz brak danych, kiedy nie wiesz, co cię czeka, bo ja mam takie poczucie, że w ogóle najbardziej traumatyczne momenty w moim życiu na przykład to były takie momenty rozkroku. Wiesz, momenty niepewności, kiedy jeszcze nie podjęłam decyzji, co będzie dalej, albo kiedy jeszcze życie nie podało mi informacji na temat tego, do czego tak naprawdę ja mam się zaadaptować. My wciąż myślę, że traktujemy tę sytuację jako jakiś etap przejściowy. I no, czy chcemy poświęcić tak dużą ilość zasobów, żeby zaadaptować się do sytuacji, którą traktujemy jako przejściową? Ja myślę, że wiesz,
bezpieczniej dla psychiki byłoby tej sytuacji jako przejściowej nie traktować, tylko potraktować ją jako wydarzenie, które naprawdę może trwać bardzo długo, może przynieść trwałe zmiany w naszym życiu i rozpocząć już ten proces akceptowania tych zmian i tego, że póki co nie będzie tak, jak było. I jak wesprzeć ten, wiesz, ten proces, nie, tej adaptacji, no bo to jest chyba kluczowe, bo skoro już rozmawiamy o tym, że jest problem, to fajnie by było też się zastanowić nad tym, jak sobie z tym problemem jakoś pomóc. I to, co na przykład mnie pomaga najbardziej i na czym ja się skupiam i do czego ja się, ku czemu ja się zwracam, to na pewno joga i medytacja. I to będę powtarzać jak mantrę. Oddech, głęboki oddech tylko może nas uratować. Ale no, to też prowokuje uważność, tak? I skupienie się na tym, co tu i teraz. Nie wybieganie zbyt daleko w przód myślami, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się wydarzy za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące. Więc czemu po prostu nie zadbać o to, co mamy pod nosem, o to, co mamy tu i teraz, o to, czego nie mieliśmy czasu zrobić przez bardzo długi, długi czas. Skupić się na rodzinie, wiesz, to są trywializmy, albo nie wiem, ugotować jakieś, kurczę, danie, na którego gotowanie zawsze było nam szkoda czasu. I naprawdę mówię tutaj o takich drobnych, małych, codziennych przyjemnościach, bo to one tworzą jakby cały duży obraz naszego życia. I myślę, że w dzisiejszych czasach tylko te małe rzeczy i to, co jest faktycznie w zasięgu naszej ręki, to jest to, co nas może uratować. No dobrze, ale to w takim razie Monika, Bożym, matka Polka pełną parą, bo przecież przypomnijmy, że 5 miesięcy temu urodziłaś synka Edka. No tak. Ale wiesz, nie każdy też w tej przestrzeni domowej, takiej mniejszej, gdzie nie ma tego świata osiągnięć, dobrze się odnajduje. I to jest właśnie fajne, to o czym mówisz, że w tym filmie lato 1993 też nie mamy świata osiągnięć. Tam mamy właśnie świat bycia razem. Dla niektórych to nie jest łatwe, tak? Chociaż właśnie ten świat bycia razem jest najważniejszy, żeby się zaadaptować, żeby zaakceptować tą rzeczywistość, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, jak zrobić, żeby wykorzystać tą sytuację, w której się znaleźliśmy dzisiaj? Bo możemy tak jak zwierzę w sytuacji stresowej zamrozić się, tak? I stwierdzić, dobra, to ja jakoś przetrwam. Tyle, że nie wiem, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej po tym, jak wszystko się skończy. Druga sytuacja, możemy po prostu wyzdrowieć, czyli wszystko się kończy, wracamy do sytuacji sprzed epidemii, żyjemy sobie dalej życiem takim, jak żyliśmy, czyli to jest taka chwilówka. Czyli teraz myślimy sobie, ta sytuacja zaraz przejdzie i spróbujemy jakoś, żeby to przeszło. I trzecia sytuacja, która jest najbardziej rozwojowa i to jest sytuacja, o której ty powiedziałaś, żeby zastanowić się, co jeśli to potrwa dłużej, to jest właśnie to, jak my możemy skorzystać i wykorzystać tą sytuację rozwojowo, czyli żeby to był tak zwany w psychologii wzrost potraumatyczny, żeby jednak ta sytuacja jakoś coś wniosła w nasze życie i żebyśmy znaleźli w niej siłę, tak? I co tutaj jest najważniejsze, żeby właśnie... jednak to był ten trzeci model i żeby udało nam się wykorzystać to. Tak jak powiedziałaś. No tylko jak wyjść ze stanu trwania w emocjach, które są w jakimś stopniu paraliżujące i tak przejść w tę taką proaktywność. Tak. Myślę, że jak już się zacznie robić coś w tym kierunku, to trwać w tym jest łatwiej, ale jak się otrząsnąć z tego strachu? Wiesz, dlatego też na początku mówiłam o tym zaufaniu i o tej drugiej małej dziewczynce, bo myślę, że to jest mega, mega ważne, że bliscy teraz naprawdę wychodzą na pierwszy plan. I to, czy my mamy poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu, czy mamy kogoś, na kim możemy polegać, i mówię w takim sensie totalnie emocjonalnym, myślę, że naprawdę może być nieodzowną pomocą w dzisiejszych czasach. Więc wspierajmy się, kochajmy się, poświęcajmy sobie czas. Wiesz, ja od 5 miesięcy jestem mamą, ale jestem bardzo aktywną mamą i nie zrezygnowałam do czasu pandemii ze swoich różnych zadań zawodowych, artystycznych, wiesz, rozwojowych. A dzięki tej pandemii finał jest taki, że ja po prostu siedzę ze swoim synkiem w zasadzie cały czas, więc tak naprawdę z jego perspektywy prawdopodobnie nic lepszego w jego życiu się wydarzyć nie mogło. Tak, tak.
staram się na to patrzeć po prostu w sposób pozytywny. Jezu, jak nasze zwierzęta są szczęśliwe z tego powodu, że ciągle jesteśmy całymi dniami w domu. Nie wiem, mam czas, żeby poczytać książki, których nie miałam czasu przeczytać wcześniej. Mam czas, żeby pograć sobie na pianinie jakieś bzdury, odkurzyć po prostu jakieś ulubione utwory Bacha z czasów gimnazjum, no. To naprawdę może być piękny czas i jeżeli tylko postaramy się tak o nim pomyśleć. Wiadomo, że jest ta ambiwalencja emocjonalna, no bo też mamy w sobie strach, mamy w sobie niepewność. I to nie tylko o zdrowie, ale również o to, jak będziemy żyć, z czego będziemy żyć, nie? Ale póki nie mamy na to wpływu i póki musimy się zjednoczyć i przetrwać to, żeby to jakoś zdusić po prostu i nie pozwolić się temu tak rozwinąć, rozprzestrzenić, to spróbujmy pomyśleć o tym, co mamy fajnego pod nosem. Nawet sobie trochę powmawiać, że tak jest. Bo siła autosugestii jest naprawdę wielką siłą. To tak zwana autopromocja jest dobra. Lustra jest wspaniała. A powiedzmy, wróćmy Monika do filmu. Jak zastanawiam się, jak myślisz, dlaczego Frida, bo ona tam ciągle w tym filmie testuje tą nieprzyjazną rzeczywistość, zachowuje się czasem irracjonalnie, podpuszcza tą małą dziewczynkę, którą tak bardzo polubiłaś, tą Annę, tą trzyletnią. No. Ona tak naprawdę, Frida, tak naprawdę nie widzi, że ta rzeczywistość tak naprawdę jest całkiem przyjazna. Mm-hmm. Wiesz? I my też, wydaje mi się, że w tej sytuacji tu i teraz możemy się skupiać na tym, że ten świat jest absolutnie nieprzyjazny, a wcale tak nie jest. Nie zawsze, tak? Dlaczego Frida w tym filmie tego nie widzi? Bo jest sparaliżowana tymi negatywnymi emocjami, o których mówiłam, wiesz, w poprzedniej swojej wypowiedzi. Właśnie no ten moment tranzycji jest tak trudny. I ważne jest, żeby zrobić wszystko, co możemy, żeby jednak te nasze emocje wyrzucić z siebie. No wiesz, piękna jest ta ostatnia scena tego filmu. Ja wiem, chyba nie możemy z jej zdradzać i chyba nie warto. Ale to jest scena, która pokazuje, że żeby poczuć dobre emocje i móc się skupić na tych pozytywach, być może musimy najpierw przerobić i skontaktować się tak naprawdę z tymi złymi. Tak, pozwolić dokładnie sobie je poczuć. Dokładnie, bo właśnie to Frida, wypisując się z tego klubu emocji, że tak powiem, negatywnych, czyli to, że ona jest zablokowana właśnie na ten smutek i złość, bo to wszystko w niej jest, tylko podskórnie. Ona ma niby taką pokerową twarz, ale to wszystko w niej pulsuje i właśnie w tych irracjonalnych, że tak powiem, zachowaniach to widać. I przez to, że ona się zamyka na te negatywne emocje, to też nie potrafi otworzyć się na wdzięczność i na miłość tej rodziny. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy ostatnio o jednym z dokumentów, zauważyłaś, że niesamowite jest to, że problem tkwi w tym, że my nie potrafimy często przyjąć miłości. Mm-hmm. I ona właśnie nie potrafi przyjąć w tym momencie miłości i w tej scenie, kiedy mówi do dziadków, zabierzcie mnie stąd, nie chcę tutaj zostać, tak? To jest bardzo smutna scena, bo przecież tak dużo dostaje od tej rodziny i ona tego nie widzi. I to jest właśnie kluczowe, żeby jakoś otworzyć się na te negatywne emocje, żeby móc poczuć też te pozytywne, prawda? Tak, no wiesz, no bez świata negatywu nie moglibyśmy dostrzec świata pozytywu. I na odwrót, no wszystko jest relacyjne, tak? Wszystko postrzegamy jako stosunek różnych rzeczy i zjawisk do siebie, więc no nie wiem, nie bójmy się chyba tego, że może potrzebujemy się zryczeć ze strachu na przykład, albo upić ze strachu i przeleżeć 3 dni w łóżku, bo po prostu czujemy się bezsilni, bo faktycznie jesteśmy w ogromnym stopniu bezsilni i nie możemy mieć kontroli nad swoim życiem, bo ona nam została trochę odebrana. To jest ciężkie, tak. No, także... A ta kontrola, zobacz, wydaje mi się, że bardzo często uciekamy od naszych problemów.
tak jak na przykład taki, ty masz dziecko, ja też mam małe dziecko, taki dwulatek z umazaną buzią całą w kremie, mówi, to nie ja zjadłem ciastko, tak? My stosujemy różne mechanizmy obronne i w momencie, kiedy pojawia się problem, to lecimy w coś przyjemnego, w zabawę, nawet czasem w pracę, odrywamy się od tego, a teraz jesteśmy w takiej sytuacji, zresztą Firida też to robi, przecież w filmie zakłada plecak i mówi, wychodzę, nikt tu mnie nie kocha, mam dość, uciekam, tak? Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w tak trudnej sytuacji, że my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się skonfrontować z tymi problemami, bo jesteśmy zamknięci z tymi naszymi rodzinami. I to jest taki olbrzymi sprawdzian dla nas, właśnie tej miłości, tej czułości, tego, jak tak naprawdę nasza kondycja w związku wygląda, jak wygląda ta kondycja rodziny. To jest szalenie trudne, że my nie możemy od tego problemu uciec. My musimy sobie jakoś z nim poradzić, jakoś się z nim skonfrontować. A wiesz, na słowo zmiana nasz mózg co robi? Wzdryga się niesamowicie, prawda? Choć to zmiany są najbardziej rozwojowe. Ja myślę, że my w ogóle jako społeczność, jako ludzie, jako indywidua, ale też jako zespół, naprawdę możemy się wiele nauczyć przez ten czas. I ja jestem, wiesz, niepoprawną optymistką i naprawdę wierzę, że tak będzie. Że wyniesiemy z tego wszyscy naprawdę jakąś dużą lekcję pokory, cierpliwości i że to przełoży się na dużo więcej sfer, niż nam się dzisiaj może wydawać. Czyli myślisz, że ten spowolniony trochę świat, który też podkreślmy, że nie dla każdego jest spowolniony, bo jeszcze są ludzie, którzy ratują życie innym, prawda, są też matki z pięciorgiem dzieci, które odrabiają z nimi lekcje online, no i jest dużo różnych sytuacji, ale powiedzmy, że ten świat trochę zwolnił, tak? Myślisz, że jesteśmy w stanie, tak jak mówisz, wykorzystać tę sytuację, żeby zmierzać do tego świata empatii do drugiego człowieka, że właśnie ten świat osiągnięć poszedł troszkę, wiesz, trochę o nim zapomnieliśmy i teraz skupiamy się na tych najbliższych, na emocjach, na rodzinie, na sobie, na tej zmianie, która być może możemy wykorzystać tą sytuację do zmiany. Wiesz co, mam wielką nadzieję, że tak właśnie będzie. Może nie byłabym aż tak dziarska i odważna, żeby nazwać to przemianą w świat empatii, ale na pewno jest to jakiś krok ku temu, wiesz? I myślę, że człowiek bardzo szybko wyrabia sobie nowe nawyki. I jeżeli do tej pory naszym nawykiem był, powiedzmy, pęd i walka o osiągnięcia, to w przeciągu tych kilku miesięcy, które nas czekają, możemy wyrobić sobie nawyki pochylenia się nad samym sobą, poświęcenia więcej czasu swoim bliskim, czytania 20 czy 30 stron książki dziennie, uprawiania jogi lub porannej gimnastyki, tak? To jest naprawdę świetny moment na wyrobienie sobie nowych, dobrych, zdrowych nawyków. I czas akurat, przestrzeń czasowa, którą mamy na to do wykorzystania, jest niemal idealna. A powiedz Monika, bo już tak zmierzając do końca, takie najważniejsze pytanie, jak możemy ten film wykorzystać terapeutycznie? Bo wiesz, przed tym czasem, tu i teraz, myślałam sobie o tym, że to jest świetny film dla rodzin adopcyjnych, dla rodzin, które straciły jakiegoś członka rodziny, ktoś zmarł, wiesz, do przepracowania właśnie emocji związanych z żałobą, z żalem, ale wydaje mi się, że on jest szalenie właśnie terapeutyczny dla nas tu i teraz, dlatego że pokazuje, w jaki sposób pogodzić się z tą stratą, bo my wszyscy, tak jak powiedziałam na początku, czujemy jakiś żal, coś straciliśmy i że właśnie najważniejsze w tym oczyszczeniu i dojściu do katarzis jest to, żeby wyrazić te emocje smutku i złości, czyli tak jak powiedziałaś, no zamknąć się, nie wiem, gdzieś i wypłakać, czyli żeby przejść wszystkie etapy żałoby, od wyparcia, to się nie dzieje, tak, to jest niemożliwe, koronawirusa nie ma, po drugi etap smutku i złości, żeby dojść do trzeciego akceptacji. To jest tutaj ważne. Myślę, że to, co mówisz, jest mega, mega ważne i to jest pewnie najważniejsze w ogóle przesłanie tego filmu, ale też ten film mnie pomógł się zatrzymać.
On ma bardzo, bardzo, jak nazwać ten klimat, bardzo nostalgiczny. Aha. I taki, mimo tego smutku, który jest w nim również zawarty, bardzo ciepły, rodzinny klimat. Tak. Trochę taki sielski, trochę nas wraca, trochę przywołuje jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jakieś smaki, zapachy. I myślę, że to jest bardzo dobre kino po to, żeby się wesprzeć w tym procesie zatrzymania się, które to ma nas doprowadzić do tego, żeby móc się pochylić nad swoimi emocjami. A to bardzo fajne, bo wiesz, jak oglądałam ten film, to też tą dominującą emocją, bo przecież w filmoterapii też bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się, co my tak naprawdę czujemy, bo każdy z nas no, absolutnie odbiera kino inaczej i to jest okej, okay, i właśnie o to chodzi. Ja też czułam przede wszystkim taką melancholię i nostalgię, czyli coś jednocześnie pozytywnego i negatywnego, mhm. takie wspomnienie o trudnym, ale pięknym przeżyciu, więc super, że też tak to poczułaś. A powiedz mi, bo Carla Simon, czyli ta katalońska reżyserka tego filmu, nakręciła ten film tak naprawdę w wyniku własnych doświadczeń i ona opowiada tutaj historię swojego dzieciństwa. Ona też w wieku 6 lat straciła matkę, która była zarażona wirusem HIV i wtedy jeszcze nie było tych leków antyretrowirusowych, które ratowały życie. I tutaj w tym filmie zawarła taką dawkę swoich trudnych przeżyć, wspomnień. Nazwała to właśnie ten film Lato 1993, bo właśnie wtedy straciła matkę. I zastanawiam się, jakbyśmy teraz, nie wiem, nakręcili taki film, wiesz, Wiosna 2020, jakbyśmy się zastanowili nad tym, jak będą wyglądały te nasze przeżycia, nasze wspomnienia, w jaką stronę to wszystko pójdzie, tak? Co w tym zawrzemy? W jaki sposób, czy znajdziemy siłę w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Myślę, że akurat nad tym mamy pewną kontrolę. Myślę, że jeżeli spróbujemy sformatować swoje myślenie tak, żeby ten czas mógł pozostawić w nas dobre emocje, bo spożytkujemy ten czas jakoś pożytecznie, korzystnie dla nas, to myślę, że możemy to również wspominać z nostalgią. Nostalgią, no masz rację. Ale też ważne jest to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie emocje są ważne i potrzebne. I żeby dojść do tej wdzięczności, do tego może przyjęcia tej nowej sytuacji i wykorzystania jej do jakiegoś wzrostu i rozwoju, to trzeba po prostu spotkać się z tym smutkiem i żalem w sobie, prawda? Jasne, jasne. I strachem. Ja na przykład czuję, że to jest duża emocja w moim środowisku, w moim otoczeniu, która towarzyszy ludziom. Więc banie się, będąc dorosłym, również jest w porządku. Monika, ja Ci bardzo dziękuję i na pewno jeszcze jakieś filmoterapeutyczne rozmowy w czasach zarazy będziemy kontynuować, o ile ta zaraza będzie jeszcze trwała, więc ściskam Ci mocno i pozdrawiamy Państwa serdecznie, trzymajcie się. Pozdrawiamy, trzymajcie się, dokładnie. Bądźcie dzielni, bójcie się, smućcie się, a potem się cieszcie i bądźcie wdzięczni.